co się gapisz, krasnalu. Partiatik! Live. O, akurat jak tu jesteśmy, od razu do kowala sprzedać śmieci. O co? Mo, o, bywa. Co? O, można coś... Obsługuję tylko przyjaciół. Z małymi wyjątkami. Bywaj. Ty! Czego? Poka... Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was ktoś... Bywaj. Czyli serio jesteśmy neutralni. Wszyscy nas nienawidzą. XD. Neutralność. Nie, ludzie to jednak są gnidy. Ludzie też. Dołączam do wampirów. Iluj. Gratuluję mózgu. Co on, szalony? Na starość przygód mu się zachciało? No, mówiłam mu durniowi jednemu, że na ulicach przecie zbóje i bandyty, a po nocach potwory wyłażą. I nie ludzie jeszcze się burzą. Co za czasy. Co za czasy, no. Rozpieprzone czasy, tyle w temacie. No dobra, do Triss. Do Triss. Pamiętam, 2K8 na nowym kompie i tak w całym dniu kupna już. Mama kupiła na raty, jarałem się teksturami tych budynków. No, kiedyś to... Wiesz no. Kiedyś Gothic 3 to był przeskok graficzny, a teraz to wiesz... A teraz to jest Gothic 3. Gdzie jest Triss? Chciałbym mieć małego pieska. Widzowie, jak nauczyć mamę na pies... Kupimy ci kiedyś pieska, obiecuję. Aha, przyprowadziłem do Triss. Jej w dupę nie ma. XD. Ja pierdzielę, no nie ma jej. A quest jest, żeby tu przyjść, z tego co rozumiem. Piesek dziś w nocy. Jasper, aktywacja. Jak wybrałeś, tak masz. Aha. Chyba, czy ona w nocy, bo jest wieczór? Czemu ona wieczorem w domu nie jest? Gdzie ona niby jest? Ona mi nie pozwoli. Ale ja nie mam słodycz. Chcesz wódki? To taki kawał? Chciałbym mnie... Kupimy. Pistechu. No nic, no musimy iść do karczmy się przespać. I na te bagna w końcu w dupę. Quest na questie i nie da się pójść. Napiłbym się. W czym? Potrzebuję do pracy root metal. Ile to? W takim razie czy... Chętnie przy... Ja pierdzielę, to za każdym razem trzeba mu coś dać?
O ja pierdzielę, ale skam. Pieprzony w dupę, chyba go ubiję po prostu i wyjmę z niego ten item. Cześć, ja z nim już gadałem. Do zobaczenia. Przecież nawet koncert miałem. Szkoda gadać. Prowadzisz na nas. Słynny. Witam. Mogę czy. Choler. Co? Może mogę ci pomóc. Ciekawe jak. Kurde, ja nie mam tych rękawiczek, bo je dałem komuś. Dam ci pieniądze na rękawiczki i oddasz je tej kobiecie. O, naprawdę? Jesteś wspaniały. Stuwa! Dawaj kartę. Dziękuję ci. Bardzo proszę. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Zdradzę ci nasz sekret, tylko nie mów nikomu. To tak zwane żonie łzy, dzięki którym nawet zalany w sztok wytrzeźwieje w kilka chwil. Kurde, w dupę. Na pewno się przyda. Chciałem kartę. Już słonko, już. Chcę od. Tak. Zawiodłaś mnie. Zawiodła mnie, nie ma karty, iluj. No nic. No tak, do Triss specjalnie przyszedłem spać. Do Triss, zobaczymy czy jest jeszcze jakiś quest. Jak nie, to idziemy na bagna zabijać potwory. To rycerze powinni walczyć. Dzięki Knebi, 23 lata. Wróciłem po miesiącu w woju. Witam serdecznie. A czemu ty w wojsku byłeś? Jak było? W tym bordelu. Czy to jest Triss? Czy mam buga jakiegoś? O, tu siedzi. Geralt? Czyli gdzie ona jest w nocy, jakiej tu nie ma? Jeśli chodzi o Alwina. Alwin jest bezpieczny? Tak. Jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy Szani wie? Nie? Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Geralt? Aj. Ja pierdzielę. Zara mnie popieprzy. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Tak. Wiedźmin! Co dziewki pozamykać? Groźnie wyglądasz. Na dodatek myślisz. Tu. Stare RPG, bieganie ciągle, no. Zgadza się. Zgadza się. Zoltan, czemu mnie nie lubią? Pomogłem elfom. Walsz. Bywa. Ona jest w domu? A nie w szpitalu? Ja wejdę zobaczyć, czy ona jest, już jest dzień.
Chyba, że ją wypieprzyli z roboty, bo dziecko uciekło. Gorszy gotik? Jak gorszy gotik? Szani, wyłaź! Szani dalej tu mieszka, mimo że Barba dead? Ciekawe, czy płaci, czy... Geralt? Czy co wszystko robi? W porządku? Postanowiłem, że chłopak zostanie u Triss. Tylko ona umie zapewnić mu bezpieczeństwo. Ty kłamliwy gadzie! Jak mogłeś? Wiem, rzuciła na ciebie urok, a ja głupia, chciałam ci się oddać. Precz z moich oczu, nie chcę cię znać. Ja mam twoją kartę, Szani. Luj, nieważne, była chyba pijana wtedy. Nie pamiętam. Ty, ja nie mogę wejść tu. Nie, czekaj, ją bliżej tu. Czemu Triss? No ta, to jest szmata. Ale oddałem jej. Bo mam już kartę Szani. XD. Ja jestem koneserem kart. Kartę Sultana czy mam? Sultana, to mam 3 karty. Groźnie wyglądasz. Egitka, oddalisz się z tego pomieszczenia? Rozmawiałem z Szani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Cieszę się. Wierz mi, Alvin wymaga opieki kogoś znającego się na magii. Geralt, chciałabym porozmawiać. O przyszłości. O nas. Triss. Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety. Nie jestem zazdrosna. Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. Pierścionek mam ogarnąć, żeby zdobyć Hej, Geralt! Jak tam Alvin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubador, który zna wszystkie dziwki od Jarugi po Buinę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Dobra. Tepek. To mi się podoba.
Tak, Karol, no. Czołem, Zoltan. Witaj, Jaskier. Intercyzę? Ale ona jest bogatsza niż ja. Na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą kamera? Sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Triss. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie! Na pochybel, dysonanso! Tak zwany XPP moment. Uuu, pycha! Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, Jezus, zgadzam Mario. Się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem. Triss to wspaniała kobieta. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, nie truj o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug, jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem. Ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. Amen. Potwór, nie potwór. Ej. Ech, mocna psia jucha, gęby wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywcze. I jakże pomocne. A drwij sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może i nie miałem nigdy rodziny, ale ja, mój drogi, zaraz przeczytam tą długą wiadomość. I znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz, o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół. Wiewiórki, zakon, salamandry. Teraz pytanie, ale to nie ma znaczenia. Tutaj chyba ten wybór nic nie zmienia, nie? To takie pieprzenie tylko. Ty. Muszę trzecie wybrać. Ja jestem książkowym Geraltem. Ale nie wiem, czy nie zakończy dialogu. Nie chcę popsuć scenki. Gitka, nie tucz tym. Nie jestem stworzony do takiego życia. Mogę wiedzieć, skąd ci to przyszło do głowy? Jestem wiedźminem.
Słyszałeś kiedyś o Wiedźminie, który założył rodzinę? Wiesz, dlaczego nie wiadomo, jak długo żyją Wiedźmini? Wiem, wiem. Żaden nie umarł ze starości. Otóż to, żaden. Dlatego nie mogę oczekiwać, że w moim przypadku będzie inaczej. Pogodziłem się z tą myślą. Ale żadna kobieta nie pójdzie na taki układ. Dość o umieraniu. Zmieńmy temat, bo i mnie nachodzą czarne myśli. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzel mama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Mają tam krasnoludzkie kobity? Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. To jak, Geralt, idziesz? Mówię ci, nic tak nie rozjaśnia myśli, jak Lager wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. Jeszcze kolejka na drogę. Ja pierdolę, zaraby kupuje ten Wiedźmin. Don Triss. To nie był Redel. Jak nie? W sumie racja. Pobić Alvina? No mogę wypić eliksir na ten, ale nie wiem, czy nie popsuję scenki. Ma to znaczenie? Czy wypiję? No i zapiszę przed. Geralt, śmierdzisz jak gorzelnia i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Jakim wzorem jesteś dla dziecka? Już ewakuuję. Cześć, co jest? Zapisałem. Nie to. To. Nie rozpieszczasz go zanadto? Nie chcemy, żeby wyrósł na rozkapryszonego Bachora. A ja nie mam pierścionka. Do zobaczenia. Naucz mnie walczyć. Nauczę cię, jak będziemy sami. Triss jak nie słyszy, to się nie obrazi. Słuchajcie, to jest quest wykonany już? Z tym piciem? Chyba ta. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła. Napiłem się. To co, dajemy Triss pierścionek?
Jesteś inny. Słyn, witam. Mogę... Nie? Jakie nie? Jakie nie? Zła jestem. To będzie związek otwarty z jednostronnie. Git? Za ten cię wyśmieje? Złoty pierścionek cię wyśmieje? Co ty pieprzysz? To nie jest materialistka. Ona jest bogata przecież. Chodzi o gest. Chodzi o gest. Śpisz? Ta 8:30. Nie rozpieszczasz go? To niewątpliwie śliczny pierścionek. Ale? Wiesz, chciałabym, abyś częściej zajmował się Alvinem. Chłopak potrzebuje twardej ręki. Co ty? Nie no, nie mów, że to nie jest za tani. Nie mów, że jest za tani. Słyn, wit, mogę... Z diamentem, no. Teraz tu się zesra. O, jak go nie przyjmie, to ją pieprzyć. Tu chodzi o gest. Ona jest bogata, przypominam. A Wiedźmin biedak ledwo koniec z końcem wiąże. Tak, defrop, no. Da armor. Za to. I dronga. Wstawaj. Tris. Nie rozpi... Dobra, patrz to. To niewątpliwie śliczny pierścionek. Ale? Wiesz, chciałabym, abyś częściej... Dobra. Nie denerwuj mnie. To nie jest za tanie, nie ma bata. Chodź tutaj, muszę cię zbić. Nie. Nie ma mowy. Chcę się nauczyć walczyć. Nie nauczysz się. Nie lubię ani ciebie, ani Tris. Nie obchodzi mnie to. Bo ja lubię karty. Kochanie, mógłbyś zająć się Alvinem przez chwilę. On potrzebuje ojca. Dobra, nie obchodzi mnie, że on potrzebuje starego. Ale... Wiesz, chciał... Ja pierdzielę, zabawa w dom. Popieprzy mnie zaraz. To nawet nie nasze dziecko, tylko jakieś dziecko z ulicy przygarnięte. Pieprzyć je. Popieprzy mnie. Z Rubinem? Nie, 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 muszę zbić dziecko. Tris powiedziała, że to nie była piękna szopka. Jaka szopka? Nie umiem posługiwać się mocą i zniszczyłem szopkę. Musisz się nauczyć kontrolować moc. Dobra, muszę go pocisnąć parę razy dzieciaka w ramach pozorów. I będzie git. Widzisz, co narobiłeś? Było oddać dziecko Szani, miałbyś spokój? To jest prawda. Tak, to muszę być stary. Tris każe mi patrzeć na jakieś głupie obrazki. Widać, ma swoje powody. Obrazki są głupie. Ty też jesteś głupi.
Przy naszym trybie życia nie możemy mieć pieska. Jesteś niedobry. Mógłbym go przytulać. Nie. Żelazna wiedźmińska ręka i polskie wychowanie kablem. Tak ma być. Chodź. Tris. Dobra, biło. Widać. Dobra, idziemy do Tris. Ja nie wiem, czy to o to chodziło. Jak nie, to i ja nie wiem już co. Może inny pierścionek. Wezmę wszystkie, jakie mam. Któryś przyjmie. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alwinem. Lecimy, lecimy! To niewątpliwie śliczny pierścionek. Ale? Wiesz, miłość kojarzy mi się z czerwienią. Ja pierdzielę, ty wybredna, ruda szmato. Gdybym nie był koneserem kart. To byś miała przepieprzone. Nie jesteś aby chory? Jestem. Przypuszczam, że nosisz te miecze nie od parady. Kosteczki dawno nie było. Odejdź, bo cię zaszlachtuję. Już jednego dziecka mi za dużo. Pieprzone dzieci. Ruby. Witam, mogę. No kurde, ale my nie mamy. Trzeba kupić, ja pierdzielę, trzeba kupić. Tak? No nic widzowie, idziemy kupić. Tam był chłop, co handlował, pamiętam. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Insanity dał na Golibordę 5 zł. Dzięki. Jej chodziło o to, żebyś jej lepę wypieprzył. Mogło tak być. Czyżbym popadła w niełaskę? Niech mnie diabli porwą jeszcze. W tym bordelu brakowało jeszcze ludzi. Łaskawy panie. Finansowo? W rzeczy samej. Dziękuję, dobroczyńco. Chętnie ułożę pieśń o twojej hojności. Co? I innych przymiotach. Tylko zdradź mi swoje imię. Jestem Erasm Ksenofont Modry. Pięknie, znakomicie. Nawet rymuje się ze Szczodry. Śpiewaj. Śpiewaj. Cóż to za wojownik chrobry? To Erasmus zwany Szczodrym. Jaki w dupę Erasmus. A więc Radomir. Ja pierdzielę. Cóż to za wojownik? Co innego ci powiedziałem. O, witaj. Zapraszam. To nie ten. Ja nic nie sprzedaję, dobry człowiek. Może ten, stary. W czym? Ty, ja. 300. Rubin. Kurde. Może sam kamień wystarczy. Żydga. W czym? Dobra, wczytamy. Wczytamy, jeżeli nie wystarczy. To ciekawe. Jak wystarczy sam kamień, no to chłopie, ile taniej. Napiłem się. Bo tak to, no to przecież tu drożej utryć niż w burdelu, już to jest bez sensu, nie? To nie ma sensu, to się nie kalkuluje. Jeszcze dzieckiem trzeba się było zajmować. Ja pierdzielę. W dupę nie kalkuluje w kapitalistycznym społeczeństwie. Takie jest życie. Cieszę się, że umiesz zaopiekować. Masz to.
Nie wiem, co miałeś na myśli i wolę nie zgadywać. Miałem na myśli to, że chcę zaoszczędzić szmatu. Chodź tu. W czym? O Jezu, 300, Boże, jak to boli. Oj, jak boli. No dobra. Mam pierścionek. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alvinem. Masz. Jednak mnie kochasz. Zapomniałeś o niej. Triss? Jesteś wspaniały. O, jak udaję, no. Typowa Triss. Tylko na ciebie, tylko tobie mogę zaufać. Teraz wszystko ci wynagrodzę. Mały śpi. Pokażę ci prawdziwe czary. Prawdziwe czary. Czemu Naruda nie jest? W tej karcie. Cieszę się, że do zobaczenia. Tyle zachodu z tym, ja pierdzielę. To co, teraz trzeba iść do Szanie, jakoś się dogadać. Jezus Maria. Nic, idziemy na bagna. Czekajcie, tylko jeszcze przejrzymy. Więc tak, to bagna. Nie ma nic innego niż bagno. No ale tu nie ma nic dalej z tym czemu. To jest na bagnach. Wszystko już jest na bagnach z tego co widzę, więc... Idziemy na bagna, w końcu, w dupę na bagna, ja pierdzielę. Jestem dziadu. Tak. To jest stacja. W takiej skrzyni 20 golda i gruszki. Ja pierdzielę, czy to nie jest oszustwo? Witaj, Wiedźminie. Witaj, Kalkstein. Co robisz w wieży? Stworzyłem nową teorię. To prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż, mój drogi Wiedźminie, wszystko, co cię otacza, nawet ty sam, składa się z małych cząsteczek. Tak małych, że nie zobaczysz ich gołym okiem. Nie, David. Te cząsteczki są w nieustannym ruchu. Oddziałują na siebie. Nie istnieje aktualnie sposób potwierdzenia tego empirycznie, ale nie poddaje się. Wiesz co, może opowiesz mi o tym później. Tak? On jest mądry. A Wiedźmin go opluł. Księga pocałunku. Trzeba to wziąć. 400, dawaj. Co ty jeszcze masz? Nic. Dobra, czekaj, przeczytajmy to.
insektoidom. O, to jest spoko. Te potki. Tak? Jak idą badania? Stworzyłem nową teorię. To prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż, mój drogi Wiedźminie, wszystko, co cię otacza, nawet ty sam, składa się z małych... Uh-huh. Te cząsteczki są... Wiesz... Tak? Czemu on mi to gadał na start, a potem jeszcze raz? Planeta małp, tak. TPK do niego mamy. Dobra, najpierw szukamy... A, jest dzień. Nie wiem, czy w dzień będą kikimory. Tutaj jak dużo mobów było tu u góry. Prześpijmy się do nocy. Zrobię w sumie na te moby na srebrno. Srebro. A właśnie, to miałem zrobić coś. Na to Tris dała item. A to były oleje? A to są oleje. O kurde, trzeba smalec. Właśnie ten dekokt, tu nie wiem gdzie on jest, ale go założę sobie. To ryję głowę, co jeśli ziemia jest płaska? No jest, jest. Kimura. Jest. Srebrny miecz. Dymamy się. Ty, robotnico. No i są. A bo to nie z każdej wypada to samo chyba, o to chodzi. Dobra, musimy kikimor poszukać. Nie interesuje mnie tylko jak to płaci. Jestem Żydem. STR-3 podał na Goliborde 5 złotych, baby tylko na ścianę lecą klasy. Ale co ty piszesz? Ze sobą się biją. Pazury nie wypadły. Albo nie miały wypadać. One wypadają tylko z robotnic. Dobra, najpierw zrobimy zadanie z potworami, a zaraz się zrobi zadania inne. Tu dziadek mieszkał? Ty. A wejdźmy do chaty dziadka. Czy coś się zmieniło? Nie.
Ale wezmę żarcia trochę, bo nie mam w ogóle, a miałem trochę nosić. W tych miejscach chodziły te wywerny, to może kuroliszki też gdzieś będą obok. No, fajny jest Wiedźmin jeden, prawda? A, wojownik. Widzę, że tu może być problematycznie. Ale przetestujmy, ile to leczy. To jest sporo. Gdzie są kikimory? To jest ta wieża z alchemikiem, nie? Tam jakiś mobek był. Oznaczmy sobie ten obóz. Kikimura, jest! Jak się do nich dostać? Jak się do nich dostać? Tędy nie przejdę chyba. Tutaj. Ty, one się zagruwały. A ja ich lać nie mogę. Kurde. A nie, to topielec. Tędy chyba dobrze idę, patrząc po mapce. Tutaj gdzieś powinny być. Jest, ale wojownicy! Gdzie robotnicy? Straszliwie to jest tanki. Co to jest? Na to questa nie było, a czy był w poprzednim rozdziale? O jest! Robotnik! No. Są kły. Szczątki. Są robotnik, robotnik. Uch.
Muszę ten olej zrobić na moby od wrażliwe na srebro. Już? 10 miało być, o ile mamy? Gdzie te kły się stakują? Na dole czy na górze? A, 8. I w sumie jeden dla dentysty to będzie 11 potrzebujemy. O, jest robotnik. Siema, witam. Jest quest. Nice. No i prawidłowo. Chodź tu, robotniku pieprzony. A. Pyk. A, na to był quest. A, to git. Kły też wypadły. Ty, w sumie rzeczywiście spoko ten enchant, co daje raczej dwa zbieranie. Szybciej się te questy robi. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria!